W dzisiejszym vlogu zabieramy Was do Azji, a konkretnie do Tajlandii. Pokażemy Wam Bangkok, który nas zachwycił i inne miejsca warte uwagi. Pamiętajcie dać subskrypcję, łapkę w górę, oglądajcie nas na Instagramie i nie przedłużając, miłego oglądania. Na kanale meldujemy się do Was z Bangkoku. Tak więc będziecie mieli mały podróżniczy vlog. Zapraszamy. Goni mnie robot chyba sprzątający. Już wracam. O nie, odjechał. Moja konkurencja. Dobrze, że to jeszcze do Norwegii nie dotarło, bo co ja bym robiła. Jesteśmy na lotnisku i wszystko jest spoko, przejrzyście, jeśli chcecie jechać pociągiem, bo macie, to jest stacja początkowa, no akurat jedziemy dotąd, później z przesiadką, dwie osoby, cena 70 batów, kurczę, no, jak z Afriko. Zwłaszcza to jest jakieś 30 km, 40. Spoko, płacimy tą gotówką, można kartą. Zamiast biletu mamy taki żetonik, który normalnie przykłada się i... O, jeszcze trzeba przez takie bramki przechodzić. Dziwne. O, stoimy sobie na korytarzu. Zaraz zajedzie pociąg. Otworzą się te drzwi i będzie od razu tory. Więc patrzcie, jakie jest spoko zabezpieczenie. To chyba jest pan, który ma nawet pałkę. Pokazuje, że jeszcze nie wolno wsiadać. O, ktoś tam klas. Bo oni chyba muszą przejść przez cały pociąg, zobaczyć, czy nikt nic nie zostawił i wtedy dopiero można wsiadać. Pierwsze wrażenie, o, tyłem niestety, ale strasznie duże mają reklamy przy ulicy, ogromne. Tak, jeśli chodzi o komunikację miejską, jak pociąg i metro, wszystko jest tak przejrzyście pokazane, że ciężko się zgubić. Mam nasz bilecik i nie zawaham się go użyć. Ludzie się nam patrzą dziwnie. Chciałam sobie matcha jabłkową i zapłaciłam za nie 25 batów, czyli jakieś 7 koron. Szkoda, że takiej ceny nie ma w Norwegii. Po wylądowaniu mieliśmy 4 godziny do zakwaterowania, dlatego wybraliśmy się na jedzonko. Poszliśmy sobie do takiej knajpy, gdzie są sami Tajowie. Nie ma tu żadnych turystów i będziemy próbować. Podobno takie miejsca najlepsze, gdzie właśnie ma turystów. Ale jest tu coś dziwnego. Nie mam pojęcia, co to jest. Takie czarne. Chyba ryż jakiś z jakąś przyprawą. Próbujemy. Dobre. Ogólnie wszyscy mili. Stał za nami pan taki Thai w kolejce i mówi to, ten sos, ten, delicious. Mówię, dobra, to biorę. Dobrze, ale spicy. A mówił, nie jest spicy, trochę jest. Niedaleko naszego hotelu mieliśmy park Lumpini. Jest to spoko miejscówka w środku miasta, gdzie jest sporo zieleni i można fajnie spędzić czas w oczekiwaniu na hotel. Bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno w Norwegii. Jestem tego zdania. Jesteśmy właśnie w parku Lumpini. Postaramy się wypożyczyć takie skuterki, takie rowery wodne, żeby troszkę sobie tutaj popływać. Rowery są do wypożyczenia za darmo, tak więc bierzecie albo łabędzia, albo kaczuszkę. Nam trafiła kaczuszka i jakieś pół godzinki mogliśmy sobie popływać po jeziorku. O, powiem Wam, że jest ciepło, zwłaszcza, że my jesteśmy jeszcze w długich spodniach z
Norwegii. Zobaczcie atrakcje z Afryki, jakie widoki. Nawet zawrócę, żebyście mieli 360. Trochę wieje wiaterek, bo tak jest strasznie gorąco, co na tym otwartej wodzie. Trochę lepiej. No, będzie ładniejsze. Zmrzanie. Idziemy w końcu do hotelu. A, i chyba prosto na basen. Ręce całe mi z pokrywu pierścionek zdjęłam, a ten to nie wiem jak zdejmę. Pierwszy raz byłam w takiej sytuacji, gdzie od temperatury aż tak napuchły mi dłonie, że nie mogłam zdjąć pierścionka. Masakra. Hello, jesteśmy już w hotelu. Nie mam makijażu, niestety problemy skórne, jak zwykle po obżarstwie słodkiego. A zobaczcie, jakie widoki. Nie wiem, jak to w tej Tajlandii działa. Ale jest czerwone, a teraz akurat skręcają, ale niektórzy jadą prosto i wywalone. Zwróćcie uwagę, jaka plątanina kabli jest wszędzie przy słupach. No, jak oni się w tym połapują, to ja nie wiem. Przed przylotem do Bangkoku sprawdzaliśmy listę miejsc, w których warto być. Jednym z nich właśnie była galeria Ikonisiam i powiem wam szczerze, że jeśli nie planujecie jakichś zakupów Louis Vuitton, Versace i tak dalej, to jest to taka trochę strata czasu. No, trzeba przyznać, że galeria jest ładna. Bardzo podobał mi się element smoka na ruchomych schodach. Jakieś tam pozłacane różne ściany, elementy. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że są lepsze miejsca do zwiedzania niż chodzenie po galerii. Więc jeśli miałabym wybrać, czy znowu bym tam poszła, to na pewno nie. I zamiast tego lepiej chyba zobaczyć jakąś świątynię albo nawet chodzić tak po uliczkach Bangkoku. To smakuje jak andruty z kremem i jakby z białek ten krem był, z białka i cukru. W Bangkoku na każdym kroku możecie spotkać tuk-tuki, a ich nazwa wzięła się od charakterystycznego dźwięku silnika. Tuk-tuk. Szczerze, możemy wam polecić hotel, w którym się zatrzymaliśmy, nie tylko ze względu na piękny widok z basenu na dachu, ale też z pysznych śniadań, które tu podawali. Wszystko świeże, wyciskane soki, ogromny wybór. No naprawdę głodni na pewno nie wyjdziecie, ani niezadowoleni, więc jak najbardziej polecamy. Wszystko było pyszne, pokój czysty, fajny standard i no ten basen z widokiem, no mega. Hello, witamy się dzisiaj z wami około 100 km od Bangkoku i wybraliśmy się na market, który jest na torach kolejowych. Za jakieś 15 minut jedzie pociąg, więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Sprzęt, żeby przeganiało muchy. Spoko. Jesteśmy na torach i za 10 minut tutaj wszystkie stragany będą chowane. Czaszki zamykane. Będę jechał pociąg. Trochę inaczej to widziałam na internecie, bo wyglądało tak, jakby oni nawet tutaj byli wszyscy wszędzie rozstawieni. A to wygląda na to, że oni po prostu mają stoiska po bokach.
białkim kikiem. Nie wiem, w jakim stopniu to jest takie, bo czasem muchy tu lecą, ale myślisz, że to... Ja tam widziałam jedną. Ja nie widziałam ani jednej muchy. Świeże jest, ale wiadomo, to jest na świeżym powietrzu. Za mną już praktycznie stoisko złożone. Czekam na to przede mną. Chwilę przed przyjazdem pociągu na peron jest ogłoszenie, w którym mówią, że no, pociąg zaraz wjedzie na stację, proszę się odsunąć od toru. Tak mnie irytowali ci ludzie, którzy chcieli na siłę mieć to zdjęcie z tym pociągiem. Pociąg już jedzie, oni stoją na tych torach, on musi trąbić. No naprawdę, a wiecie, koniec końców takiego zdjęcia i tak się zapewne nie wykorzysta nigdzie, więc... Ech. Uważajcie, jak będziecie szli tam już pomiędzy straganami od tych torów, bo jest tak ślisko, że prawie się przewróciłam, aż panie ze stoisk się bardziej przestraszyły niż ja, ale jakoś udało mi się utrzymać balans. Jak widać, ruch głównie na skuterach. Po bazarze na torach kolejowych pojechaliśmy na sesję z tygrysami. Zaraz po wejściu trzeba było wymoczyć buty w specjalnym płynie, aby nie przenosić zapachów, które mogłyby irytować zwierzaki. Na razie zajęliśmy miejsca i czekamy, aż tam wszystko przygotują. Tą atrakcję zamawialiśmy online. Z tego co kojarzę, ponad 9000 batów za dwie osoby, ale zniżka minus 10%, to było coś poniżej 8000 batów. No, jest dosyć drogo, ale... Ile razy w życiu się robi zdjęcie z tygrysem? Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego cali i zdrowi. Pakiet, który zamówiliśmy, był najdroższy ze względu na to, że tygrys na końcu staje na waszych ramionach. W każdym pakiecie macie karmienie tygrysa, tak jak tu widzicie na filmie, różne pozy, karmienie z butelki, ale właśnie przez to, że braliśmy stawanie na ramionach, to musieliśmy dopłacić ekstra. Jest tak gorąco, że już... Trzeba będzie to zratuszować. Jak widzicie, przy sesji zdjęciowej pracuje cały sztab ludzi. Zwierzęta są co chwila dokarmiane. To miejsce słynie z tego, że nie są poddawane one żadnym substancjom narkotyzującym, które otumaniają zwierzęta, tylko po prostu tak zwracają ich uwagę ciągle na jakieś jedzenie, smakołyki, że nie myślą o tym, żeby atakować. Teraz będziemy robić sobie zdjęcie z tygrysa, będzie stawał nam na ramionach, więc trzeba się mocno z tyłu zaprzeć. Zobaczymy. Tygrys ważył od 200 do 250 kg, więc naprawdę taki ciężar na ramionach, no, jest odczuwalny. Czekamy, aż nam prześlą zdjęcia. Zobaczcie za nami. Dziękuję, małpki. Jesteśmy właśnie na prywatnej łódce, bo trochę zrobili nas w konia i za 1000 batów za osobę ją wzięliśmy, bo no już trudno, teraz się żyje. I to płyniemy. Kokosik 100 batów.
Jak ci smakuje kokos? Dobry? Pyszny. Pyszny? Ja się raz piję kokosa, więc dla mnie to jest ogromny przepis. Chyba jeszcze jedno, ale to jest straszne zdzierstwo. To, że się robi w Norwegii, nie znaczy, że się ma pieniądze. To jest prawda. Wyjedziemy do takiego ścisłego centrum, które normalnie łódka na łódce jest. Więc nie wiem, jak oni sobie tu radzą. No pod takim słomianem to głowa się pocie, jakby nie było, tak? To jakoś oddycha bardziej. Podsumowując, w sumie fajnie, że mieliśmy tą łódkę tylko we dwóch. No jakby się działo nas więcej, ale też ciężko byłoby manewrować tą kamerą i nagrywać w koło właśnie co się dzieje. A tak to w sumie mieliśmy tylko siebie i pana, który tam no, sterował tą łodzią. Jedziemy teraz do Bangkoku, bo już prawie 12. Jak ta woda śmieszna, jak jednorazowy kubeczek, ale jest wierzchnie zamknięta taką foliową przykrywką i oczywiście słoneczka. Strasznie dużo plastiku tu jest też używane, ale chyba go w miarę sobie regulują, bo nie widać, żeby na ulicach leżały jakieś takie, wiecie, latające czy coś. Takie zimne smuty na bok. Fajne jeszcze jest w tym hotelu, że mamy widok 180 stopni, sami zobaczcie. I bardzo polecamy się tam wybrać, jeszcze nie byliśmy, ale widzieliśmy, że naprawdę spoko foty można zrobić. Bilety można zamówić online. Właśnie mówię do Daniela, o to jakaś świątynia, a zaraz patrzę, a nie, to jednak Burger King. Taka fajna akcja. Pani szyje na środku ulicy. Macie ruchy w ulicy. I tak masaż na masażu, masaż, masaż, naprzeciwko dwa masaże. Mają sweet mundurki. Wiecie co, tak musiałam płacić, idziemy na jedzenie koło świątyni. A zapomniałam całkiem, przecież do świątyni trzeba się ubrać. Chociaż wczoraj się specjalnie ubrałam do świątyni, a nie byliśmy w świątyni. No i przez to, że jest tak ubrana, to przecież nie wejdę. I idziemy tylko zjeść. Pamiętajcie, że do żadnej świątyni nie możecie wchodzić ani na ramionczkach, ani w spódnicy, nawet jak ma niby spódnica rozcięcie, chociaż myślę, że to jeszcze by przeszło. Ale tak jak dzisiaj jestem jak na plażowicza, no to raczej nie bardziej. Nie bardzo. Wat Arun, czyli świątynia świtu, która znajduje się na każdym nominale 10 tajlandzkich batów. Z myślą, że idziemy na jedzenie, a przyszliśmy akurat obok świątyni, no niestety ubrałam się jak plażowicz, więc
zwiedzanie świątyń dzisiaj odpada. Też nie chcę się jechać do domu specjalnie, żeby się przebrać i wrócić. No ale zobaczymy. Może wrócę. Znaczy sobie na bazarek i dzisiaj czytałam, że warto kupić właśnie w Tajlandii różne takie kremiki właśnie na ugryzienie komarów. Ale pan też pokazał mi coś do wąchania nosem, jak ktoś ma właśnie zatkany nosek, więc biorę na zatkany nosek i na komarki. Właśnie ugryzł mnie komar, więc przetestuję tego specyfiku na ugryzienia. Ja mam zawsze wielkie baniaki, ale zobaczymy, bo te komary też inaczej gryzą. A temperatura dobija, jak widzicie. Dziecko musi się chodzić. Czekam na bilety. Owce krajowce 300 patów. Miejsce widzę w nim. Jesteśmy już za bramką wejścia. Za darmo możecie dostać tutaj ubranka i trzeba je oddać przy wychodzeniu. Takie wiecie, żeby się zakryć, nie można tu w miniówkach chodzić i tak dalej. Jesteśmy na miejscu w sumie. Posąg leżącego Buddy. Daniel ma swojego Buddy leżącego tutaj. Świątynia Wat Pho jest największą, najstarszą świątynią w Bangkoku. Leżący Budda ma 46 metrów długości, 15 metrów wysokości. Na żywo robi to naprawdę spore wrażenie. A w całej figurze to właśnie stopy są najciekawszym elementem. Widać na nim 108 lakshan, czyli pomyślnych znaków prawdziwego Buddy. Wzdłuż ściany są metalowe misy, do których można wrzucać monety na szczęście. Misek jest aż 108. Gdy wrzucicie do każdej z miseczek monety, zapewni wam to pomyślność i szczęśliwe życie, dlatego warto może tam wrzucić trochę drobniaków. W swoich ulubionych miejscach. O, i tu widać tył leżącego Buddy. Co myślisz, że też uważasz, że trochę zdzierstwo 300 batów za osobę wejście tu? No, to kupiłby 4 wiatraki chyba. Że kupiłby 4 wiatraki? Jak ci się podoba ogólnie wykonanie tego wszystkiego? Robi wrażenie trochę, co? Wszystko z takich małych... Robi wrażenie, tak? Robi wrażenie. Pogoda też. Pogoda jest masakryczna. Uff. Nawet chodzą się butelką wody ludzie. Pokażę wam trochę z bliska, jak to wygląda. Różne małe płyteczki. Taki jeden łobuz. I tam tak samo wszystko z takich drobnych płyteczek. Wszystkie te elementy. Możecie sobie zrobić masaż. To jest szkoła masażu. Podobno najlepsza w Tajlandii. Podobno stąd też masaż się wywodzi. I około 30 minut 300 batów tajskich. Widzicie, nie, w każdym hotelu praktycznie to jest. Które piętro? Że nie można nosić durianów, bo one bardzo świecą. Ciężko się pozbyć później tego zapachu z hotelu.
Jak śmiesznie tu podają, Kiciu. Albo w woreczku. Po południu wybraliśmy się do Chinatown, aby spróbować tutejszego street foodu. Jak widać na filmie, ludzi była cała masa i to było aż męczące przeciskanie się między turystami. Mamy obok siebie tego duriana i teraz już rozumiemy, dlaczego hotele zakazują tego, bo owoc jest zamknięty, a tak śmierdzi, że czuć obok, jak się stoi. Jaki to jest zapach według ciebie? Takie... Nie wiem, ciężko opisać. Nie, zgniłego. Ale nie do końca zgniły zapach, tak jakiś nie wiadomo co, nie? Nie wiem, jakoś nie mamy ochoty tego próbować. Bierzemy na spróbowanie. Takie coś. Tą panią z durianem przegonili całym stoiskiem. Wzięła mandżur ze sobą, pojechała. Mi to coś nie smakuje. Ale Daniel się zajada i mówi, że dobre. Więc każdy ma inne smaki. Dla hardkorów. Robaczki. Dotarliśmy do Safari World, a tam jest Marina. Szukamy jakichś lokersów i na walizki i idziemy karmić żyrafki. Już naszą broszurkę, tykety, które zamawiacie online. Odbiera się stanowisko 10-11. O, ledwo za wejściem, zobaczcie ile papug. Ale fajnie, nie uciekają, nie są w klatce. Po prostu mają tu swoje miejscówkę. Mini kucyki pony. O, dzieciaki. Za 500 batów możecie sobie zrobić fotę z małpką. Proszę. Dzień dobry, panie żółwiku. A pan co tu szuka? Ja pogięłam, ale tym razem musimy spojrzeć na tą rozpiskę i właśnie być na wszystkich pokazach. Lepiej tu być od samego otwarcia do samego zamknięcia. Ciągle coś się dzieje. Idziemy do papugarium. O, proszę. Papuszki. Nie wiem, że nad wami latają papuszki, to jeszcze w tym są papuszki. Pantukan. Czy to on był Simbą? Kolejny dziwny ptaszek. Z tyle tych atrakcji, a my niestety musimy wszystko w biegu. Jesteśmy na punkcie, który najbardziej nam zależał. Idziemy do żyrafek. Gorąco, ale nie poddajemy się, chodzimy, nie? Gorąco, znasz się leje. Całe szczęście, że tutaj jest tak dużo drzew. To jako tako jesteście osłonięci w niektórych momentach, chociaż fajnie jest, obiewa wiaterek. Ale niestety, jak możecie widzieć, pomiędzy czerwone są tłuszcz się leje. Gorąco. Już prawie jesteśmy. 150 batów. I co takie? O, wiaderetka fajnie trzyma. Panie, załatwił nam wiaderka. Pokaż, ile tego jest w tym wiaderku. O, niedużo. Idziemy szukać lepszego spota. Masakra. Ale łakomczuszki. Trzeba uważać, bo jak mi dajcie jeść, to potem mi tak ślina leci. A patrzcie, ręki nie chce mi zjeść, tylko reaguje na patek z owockiem. Tamta już stoi tak od początku, jak przyszliśmy. Nawet nie drgnęła.
A, bo patrzcie, tu mają takie pojemniki na jedzonko. Właśnie zostałam obśliniona przez żyrafę, bo sięgałam wiaderko i nagle zleciała na mnie struga śliny. Chodź za mną, Pysia. To dyska. Dobra żyrafka. Jaką szczecinkę to ma? O Jezu, jaka super atrakcja. Ty, łobuz, nie kombinuj. No chodź, Pysia. No chodź tu. Poczek, marchoweczka czeka. Patrz, jak dużo też grat jest. Tam można zrobić objazd busem, albo jeśli macie samochód wypożyczony, albo swój własny, to możecie wjechać tam i 8 km trasy jest między różnymi zwierzaczkami. Słuchać. Gdzie tam myśliście? Zobaczcie, co tu się dzieje w paszczy. Jak jeszcze nie jedliście, to spoko. Jak jedliście albo jecie w trakcie, to trochę tak słabo. No, no. Chodź się nie wygłupiaj, nie jedliście tylko marcheweczkę. Zobacz. Jak wiecie, pomost jest długi, więc nie zatrzymujcie się tak jak większość tam na samym początku. Tylko właśnie przejdźcie do końca i tam w kąciku jest właśnie fajny spot, żeby zrobić fotę z żyrafą, która zostanie właśnie z dwóch stron, jesteście na rogu, więc nikt wam w kadr nie wchodzi. O. I czasem są zniecierpliwione już, że odchodzą i się przyjdą. Tak samo jakiś gwałtowny ruch, to się boją. Jak tam? Gorąco czy nie gorąco? Ja nawet jeszcze wody nie użyłam, a już mam okrąg twarz, jak to jest. Szybkie mycie. Oblizała mnie całego. A jedną żyrafa lizała po oku. O, z makijażu mi nic zostało. Całą mam pysk czerwony, krople potu. Ja mam jeszcze wodę. I pamiętajcie, nawadniajcie się, bo masakra jest tak parno. 35 stopni, odczuwalna 42. Oh my god. Więc taki daszek jak najbardziej wskazany tutaj. Może czapkę z żyrafą? Jesteś czapkę? Nie, dziękuję. Ale widziałam kogoś z taką czapką, więc widać jest popyt. Idziemy dalej. Jeśli wybierać się z dziećmi do Bangkoku, to myślę, że koniecznie tu trzeba się wybrać. Super atrakcja dla dzieci i dla dorosłych, ja jestem zachwycona. A dopiero w sumie zdążyliśmy karmić tylko żyrafki. Atrakcja jest tak duża, że nawet połowy nie zwiedzimy. Nie? Ale my jesteśmy tylko 2,5 godziny, mamy mniej więcej. Przygotujcie sobie taki może wiatraczek, żeby chodzić i się nawiewać, bo może być zbawienny. Nie bądź obrażony. Mucha go denerwuje. Lemuria. Aha, a tu przed lemurią kto? Zielona małpka. Halo. Wewnątrz. Lemuri! Kto tu jest? Lemur. I tam sobie śpi kolejny. Mają system siatek takich zrobionych, żeby mogły sobie chodzić w kółko. O, małpeczki. Cała familia. Baby, wielbłąda. Młoda wielbłądka. Masz sobie fotkę chyba zrobić za 200. Albo się przejechać do dzieci atrakcji. A nakarmić za 150. No nie, chciałam mieć takie popuszki na sobie. Ale niestety zamknięte. Trudno, to idziemy na pokaz ptaków. Tygrysku, taki sam kolega stał nam na ramionach. Timon, a gdzie Pumba?
że ten park jest fajnie zrobiony. Jak macie rozpiskę z atrakcjami, które się dzieją, tak jak pokaz delfinów, pokaz papug i tak dalej, że od samego rozpoczęcia otwarcia parku macie tak naprawdę atrakcję, bo to jest 2 godziny, jest taki show. A pomiędzy macie czas, żeby nakarmić jakieś zwierzątka, ale wszystkie karmienia są dodatkowo płatne. Od 150 do chyba 500 bat nawet, więc no trochę kosztuje, ale fajnie tak nakarmić zwierzątko. Cała, że mieliśmy tak mało czasu i tak na dziko wszystko przeglądaliśmy, ale dzięki nam wiecie, że w 1,5 godziny dacie radę obejść 70%, ale nie zobaczycie żadnego show. Właśnie odbieramy nasze promoty, jesteśmy w Klimie. Tak super, wspaniały wynalazek. Że ta iskrytka to jest po prostu powierzchnia, w której zostawiacie rzeczy i tak naprawdę no, jak udowodnicie później, że tam czegoś nie zabrali, nie? No ale miejmy nadzieję, że wszyscy są uczciwi. Lotnisko w Bangkoku. Śmiesznie w samolocie. Że tu macie miejsce na Jacka, czyli kiedyś jak wszyscy używali tylko takich słuchawek. Zobaczcie, jak oni mieli luksusowo. U nas w Ryanairze, że Wizard nie ma w tanich liniach niczego takiego. Zobaczcie, jak one mają cudowne stroje. Mi się podoba takie właśnie czapeczki, jakieś ten. Coraz bardziej mi się to widzi niż po prostu, wiecie, garsonu patekę. Właśnie dotarliśmy na Krabi. Prawdopodobnie vlogi rozdzielę na Bangkok i Krabi, ale jeszcze nie wiem. Zależy i do tego wszystkiego wyjdzie. Może będzie ogólnie Tajlandia, a może będą 2 osobne filmy. Tak więc jak coś, to dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Właśnie wróciliśmy z Tiger World Thailand. I powiem wam tak, było fajnie, pomijając to, że bardzo gorąco, cali spoceni, też kilka razy się zmienia te pozycje do zdjęć i już człowiek jest taki umęczony. Ogólnie super, fajne przeżycie i bardzo polecam. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że to jest męczenie zwierząt, ale z tego co oni mają na stronie, to oczywiście nic im nie podają. Jest około 6 osób z wami, będziecie mogli zobaczyć kulisy, jak to wszystko wygląda. I no po prostu jakoś ciągle tego tygrysa odwracają uwagę, żeby było wszystko niby w miarę bezpiecznie. I my mieliśmy najdroższy pakiet, bo tam wtedy można było różne pozy z tym tygrysem robić. I dodatkowo dostaliśmy do pakietu po 2 zdjęcia za osobę. Czyli jak zapłaciliśmy około 10 tysięcy baktów, to po 5 wyszło na głowę i wtedy macie 2 zdjęcia do ramki. Jedno dostaliśmy gratis. I spoko, bo wiecie, czasem w domu się nie chce wylować, a tu już macie gotowe, więc patrzcie, taki przystojniaczek. A tu już macie gotowe, więc nie będzie odkładania na później. Ale jak ci się podobała atrakcja? Super, polecam każdemu. No, ale powiem wam, że jak wskakuję na plecy, to jest taki ciężar nagle, że ja trochę się stresowałam, bo jak powiedzieli, że no, że jak nie dasz radę, to trudno, nawet nie zrobi się tej pozy. Ja mówię, no, no na pewno, po to bierzemy pakiet, żeby nam wskoczył na ramiona i wam nie brać. I tak już trzęsły te ręce, bo już byłam zestresowana, że zaraz mi nadepnie na to. Ale tak to nie boli, myślę, że pazury mają wycięte. No, tak więc, fajne przeżycie, myślę, że raz w życiu wystarczy. Jakieś fotki, nie? I o. Tak więc polecamy jak najbardziej. Taksówką około 1500 batów zazwyczaj chcą, my utargowaliśmy od 1000. Pamiętajcie, żeby zawsze się targować z nimi. Tak samo na markecie, w którym pływacie łódką, cena nawet 50%, więc targowanie. 1000 batów od 7 czekał na nas. A najlepsze jest to, że właśnie o 7:10 ruszyliśmy stąd i kierowca był cały czas z nami, on czekał w samochodzie. Na tygrysach zeszło nam może 1,5 godziny, potem zawiózł nas na market, który jest właśnie na wodzie, w tych łódkach i tam też czekał po 1,5 godziny około, a jeszcze doliczcie do tego 1,5 godziny w jedną stronę. Czyli w ogóle no, pół dnia z nami siedział około 7 godzin, a zarobił 1000 batów, bo targowaliśmy jeszcze 1500. A, jeszcze powiedzieliśmy, dobra, dopłacimy ci, bo pomysł nagle do nas przyszedł taki, że pójdziemy przy okazji na targowisko, gdzie pociąg przejeżdża przez jego sam środek. No i tak stwierdziliśmy, że głupio tak powiedzieć, no jest zaplanowana trasa, jeszcze niech nas zawiezie tu. To stwierdziliśmy, że dobra, damy mu jeszcze 100 w łapę i nas zawiezie.
No i więc pan od razu okej. Ale angielski strasznie słabo miał, ale wszyscy mają internet, wszyscy mają translata, Google. Nic więcej nie trzeba. Tak więc zwiedzamy dalej ten. Także 1100 dostał. Za 7 godzin. Trzeba powiedzieć, że tam jest zrobił 190 km. 190 km? Sorry, 170 km zrobił. No wiadomo, około 80-90 km było. No. No więc. Paliwo 30. No, dostał 1000 jeszcze litr paliwa 39. 39. Tak? Tak, bo widziałem, jak tankował. No. A, no to. Teraz przez pół praktycznie. No, ale... Także no, nie opłacało mu się. Ale aż było głupio. Turystami? Aż było ci głupio. No, aż chciałem mu dać ekstra coś. Ale nie dałeś czemu. Dobra, to widzimy się z następnego miejsca w pięknym banku. Tak.